panowie, odnośnie kobiet, ten ród kobiecy, ta natura kobieca wymyśliła genialny tester męskiego poczucia wartości. Ten tester to się nazywa foch. I taka kobieta przy użyciu focha może sprawdzić, na ile twoje poczucie wartości jest stabilne, na ile jesteś dojrzałym, dorosłym, mądrym mężczyzną. Bo jeżeli kobieta strzela focha, a ty się zachowujesz jak marionetka lub palant, to znaczy, że twoje poczucie wartości jako faceta jest na bardzo niskim poziomie. I wtedy taka kobieta może się zastanowić, głęboko może się zastanowić, czy przypadkiem nie jest to dużym błędem albo ogromnym błędem wchodzić w związek z facetem, który nie ma poczucia wartości. Przecież kobiecie z natury potrzebne jest poczucie wartości, nie tyle nawet u niej, co u faceta, z którym jest. Przecież ona poczekuje, tak, to nie jest śmieszne. To ja wiem, że to przypadkowo, ale to akurat tak natura podała, że poczucie wartości, że poczucie wartości jest bardzo uzależnione od umiejętności rozśmieszenia kobiety. I drodzy panowie, informuję was, jeżeli przejmujecie się, jeżeli się tak strasznie przejmujecie fochem, który strzela kobieta, to znaczy, że obniżacie swoją wartość na rynku, ponieważ jeżeli kobieta strzela focha, to ona oczekuje w tym momencie od ciebie, że ty zachowasz się stabilnie, czyli mówiąc inaczej, nie przejmiesz się tym zbytnio, albo przynajmniej będziesz udawał, że się tym nie przejąłeś, że to jest dla ciebie normalka, że takie rzeczy to ty dasz radę, że kasztan, który do ogniska wpadnie, więcej krzywdy uszom twoim uczynić może niż babskie gadanie. Szekspir po skromieniu głośniczy. I informuję cię, jeżeli ty się będziesz przejmował fochem kobiety, to będziesz przekazywał niezwykle ważną informację, że jesteś baba, a nie facet. Już!